dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu ze szczególnymi gośćmi. Pani profesor Danuta Kłosek-Kozłowska, pan dr Wiesław Skrobot i pan Leszek Wiśniewski. Proszę Państwa, bliżej oczywiście za chwileczkę wszystko nam powie pan doktor. Natomiast ja ostatecznie chciałam powitać pana marszałka Gustawa Marka Brzezina. Witamy bardzo serdecznie. Pana burmistrza, pana Czesława Najmowicza. Witamy. I wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Żeby nie przedłużać, od razu oddaję mikrofon panu Wiesławowi. Natomiast jeżeli jeszcze goście się pojawią, to już pan doktor będzie witać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no, spotkanie dotyczące tej tematyki jest już po raz drugi. Jedno było może bardziej takie skromne, zapewne skromniejsza była, ale za to więcej było twórców tych plansz, które Państwo widzicie tutaj na ścianach. To są wszystko studenci Politechniki Geoarchitektury Politechniki Warszawskiej. Prace wykonane w ramach pracowni architektonicznej pod opieką pani profesor Danuty Kłosek-Kozłowskiej i pan inżynier architekt Leszek Wiśniewski, który przygotował tą najbardziej taką wybitną pracę, przynajmniej jeśli chodzi o jej no, taką zakres i w ogóle no, innowacyjność tego podejścia i na ten temat dzisiaj będziemy rozmawiać. Ostróda stała się takim dosyć ważnym miejscem, jeśli chodzi o próby architektoniczne, urbanistyczne studentów Politechniki Warszawskiej, co nas bardzo cieszy, bo to świadczy o tym, że różnego rodzaju zagadnienia w tym mieście są na tyle interesujące, że warto je podjąć. To wszystko zawdzięczamy pani profesor Danucie Kłosek-Kozłowskiej, która w sposób bardzo taki zachęcający inspiruje studentów i oni chcą tu przyjeżdżać i się zarażają się tą problematyką. Także jest nam bardzo miło, że dzisiaj tak wielu mieszkańców Ostródy się pojawiło i że będzie okazja do dyskusji. Bardzo się cieszymy, że pojawił się również pan marszałek, ponieważ no, nie dość, że no, zawiaduje naszym województwem w sensie samorządowym, to również jest członkiem społeczności ostródzkiej, więc to tym bardziej istotne. No i oczywiście pan burmistrz jako ta władza, która jest w tej chwili aktywna, obecna, być może będą możliwości podjęcia jakichś decyzji, ewentualnie podjęcia jakichś inspiracji. No i cieszy nas obecność mieszkańców. Mieszkańcy to jest ta sól ziemi, którzy powinni powiedzieć, być może też stanowić się tego rodzaju lobby, które wpłynie na podejmowanie nieraz bardzo takich no, interesujących, choć wydawałoby się, że z nieba wziętych koncepcji. Proszę Państwa, żeby nie brnąć dalej w te dywagacje, ja bardzo poproszę panią profesor Kozłowską o zabranie głosu i wprowadzenie w tę problematykę projektowania architektonicznego w Ostródzie. Bardzo proszę, panią profesor. Dziękuję bardzo. Ja niestety nie używam nigdy mikrofonu. Uważam, że jest to przedmiot zarezerwowany do ludzi występujących do mediów. Ja pracuję ze studentami na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej już bardzo, bardzo długo. Muszę na początku się przedstawić, choć już rozpoznaję też parę osób, które uczestniczyły w naszym pierwszym spotkaniu. Muszę słów kilka powiedzieć niestety o sobie, co nie jest zręczne, ale ja zajmuję się miastami. I zajmuję się miastami od bardzo, bardzo dawna. Przez 20 lat prowadziłam zajęcia z historii budowy miast. Już później stworzyłam taki kierunek, który dziś na Wydziale Architektury jest rozwijany. Jest właściwie, można powiedzieć, rzadkością także w Polsce. Kierunek, który nazywa się Ochrona Dziedzictwa Miast. Czyli jest to kierunek, który zajmuje się wartościami kulturowymi miejsca, miasta przede wszystkim. Jakie one, te wartości, mają znaczenie w sensie inspirującym dla współczesnego rozwoju. Zatem nie tylko zabytki, ale właśnie te obiekty o wartościach kulturowych, także lokalne, jakie mają dziś wartości, jak my je rozszyfrowujemy, jak my je rozpoznajemy i jak jednocześnie one mogą wpływać na nasze decyzje projektowe. Prowadzę w ramach tej swojej pracowni Ochrony Dziedzictwa Miast
w Zakładzie Architektury Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki zajęcia ze studentami. Ze studentami lat młodszych, to semestru 9, to jest drugi stopień studiów, i z przedostatnim i ostatnim rokiem. I to, co Państwo tutaj widzą z tyłu i przed wejściem, to są projekty studentów tych troszkę młodszych. W tym roku miałam jednego tylko studenta z rocznika wyższego, ale razem pracowaliśmy i właśnie razem pracowaliśmy na temacie Ostróda. Dzięki niezwykłej aktywności pana doktora Wiesława Skrobota, z którym znamy się też od lat, ponieważ na Wydziale Architektury prowadzę również studium podyplomowe ochrony dziedzictwa kulturowego, miasto historyczne, tak ono się nazywa. Pan doktor jest absolwentem tego studium, mogę powiedzieć, że także moim studentem. Mam już studentów na terenie całego kraju, właśnie takich podyplomowych, bardzo, bardzo wielu. I to są, no ja tutaj dzisiaj zażartowałam, moje dzieci, bo rzeczywiście czasem tak próbuję matkować także moim absolwentom. I to matkowanie polega na tym właśnie, że wiedząc, jak niezwykle atrakcyjny jest to region Polski, jak niezwykle istotny jest pomysł na te niezwykle zniszczone miasta tuż po wojnie, nawiązaliśmy taką współpracę. Stąd mają Państwo w tym roku tylko projekt Ostródy, ale w latach ubiegłych mieliśmy jeszcze i Ławę, Lubawę, Miłomłyn, świetny projekt, prawda? Więc myślę, że nadal będziemy współpracować i nadal będziemy myśleć o tym, w jaki sposób pokazać Państwu, mieszkańcom, na czym nam bardzo zależy, także władzą miasta i regionu, chociaż te zazwyczaj, no, pewnie znacznie bardziej orientują się w swoim bogactwie, prawda, w tym, co posiadają. Ale mieszkańcy zazwyczaj nie dostrzegają tego, co jest naprawdę cenne w ich otoczeniu. Stąd dla nas, dla moich studentów, dla mnie także przede wszystkim, jest tak cenna współpraca z mieszkańcami. I to nie jest jedynie czy zapis ustawowy, bo jak Państwo wiedzą, ustawy do tego w tej chwili obligują urbanistów do tak zwanej partycypacji społecznej w procesie powstawania planów miejscowych. To nie jest tylko sposób spełnienia ustawowego tego właśnie, tej powinności architekta urbanisty, ale to jest prawdziwa praca z ludźmi, ponieważ to ludzie są inspirujący. To właśnie mieszkańcy często znacznie więcej wiedzą niż architekt urbanista, który ma jako zadanie wykonanie pewnego planu czy projektu. Jednym słowem, uczymy się miasta. Ja uczę miasta moich studentów i mówimy wspólnie z panem doktorem, jakie są tutaj problemy do rozwiązania i jakie są wartości tej przestrzeni. Na podstawie kartografii, ikonografii, na podstawie historii, bo ona nam mówi o tych wartościach. I w ten sposób powstało kilka projektów, każdy na bardzo niewielkim fragmencie Ostródy. Każdy rozwiązuje jakiś problem. Tutaj mamy przed sobą problem rynku, jak on może być pokazany, oddany mieszkańcom bardziej niż samochodom, jak może stać się przestrzenią publiczną, bo o to bardzo dbamy w sensie wyposażenia, jakości tej przestrzeni, żeby pojawiły się miejsca do siedzenia, pojawiły się jakieś ciekawe, wyizolowane od hałasu enklawy dla rekreacji miejskiej itd., itd. Ja troszkę opisuję te projekty, z którymi Państwo nie będziecie mieć jakby takiego szybkiego kontaktu, w sensie wyjaśnienia, bo zajmiemy się dzisiaj głównie jednym, najważniejszym tematem, tym, który wiąże się z całkowitym niemalże przeorganizowaniem komunikacyjnym w mieście. Bo też uważamy ja, między innymi, że plany historyczne, które pokazują, że kiedyś miasto było zwrócone do jeziora i ten przepływ ludzi, ta komunikacja pomiędzy jeziorem i rynkiem była niezakłócona
prawda? Miasto było zwrócone do jeziora. Dzisiaj ono jest odcięte ruchem komunikacyjnym i bardzo nam zależało na tym, żeby tak projektować te wszystkie mniejsze fragmenty miasta, żeby pokazać, że jest możliwe takie naturalne, nawet i dzisiaj, naturalne dojście do jeziora, eliminując jakby przejazd przez ten fragment najbardziej newralgiczny, gdzie miasto zbliża się do jeziora. To są też wartości krajobrazowe, na które zwracamy uwagę. Więc tutaj tak tytułem wstępu o tych innych projektach, o których dzisiaj mówić nie będziemy, a które no, mieliśmy okazję już obejrzeć i także dyskutować. Mówiliśmy, czy w jakim sensie one są realne, tak i nie, gdzie są istotne problemy do rozwiązania, ale idea jest. I teraz trzeba tylko pomyśleć, czy da się ją zrealizować, czy warto. Tu są oczywiście w tle znacznie inne i ważniejsze inne sprawy. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Przyjechałam specjalnie po to, żeby przekonać Państwa, że bardzo warto pracować dla swojego miasta i że bardzo warto też wspierać tak znakomitych ludzi, jak pan doktor Skrobot, który potrafi tę swoją pasję patrzenia z czułością na przestrzeń miasta przenieść dalej. I jak widać, no, architekci, urbaniści są czuli na tego typu gesty, bo studenci odpowiedzieli bardzo ładnie, jak Państwo widzą. Ja będę mogła, jeśli Państwo będą chcieli wyjaśnić szczegóły tych projektów, o których dzisiaj mówić nie będziemy, ale teraz mojemu znakomitemu, niedługo już magistrowi inżynierowi architektowi, oddam głos. I właśnie ta sprawa komunikacji w Ostródzie, o której bardzo szczegółowo Pan powie, poczynając oczywiście od studiów historycznych, bo my to jest nasza baza, prawda? Nasza baza do myślenia o przyszłości miasta. Bardzo proszę, Leszko. Dzień dobry Państwu. Ja też może trochę kontynuując ten wątek, to powiem w ten sposób, że jak dla mnie architekt powinien nie tylko rozmawiać z mieszkańcami, ale także ich inspirować. I właśnie tym ma być ten projekt, więc proszę, ale nie patrzeć na niego jako taką zupełnie gotową propozycję, tylko raczej pewną inspirację. Zresztą zarówno na samych planszach, jak i w prezentacji pojawią się przykłady z innych miast w Polsce i świata, żeby Państwo mogli się przekonać, że takie rzeczy są możliwe. Przejdę w takim razie do prezentacji. Ja też nie dopowiedziałam, że my zajmujemy się w tym projekcie, zajmujemy się również projektami podobnymi, w sensie ideowym, w sensie zadania, które realizuje się w Europie. Więc nie jest to jakaś całkowicie wyimaginowana koncepcja projektowa, tylko koncepcja, która ma też swoje źródła istniejących już i zrealizowanych projektach europejskich. Więc to się da zrobić, tak bym powiedziała, prawda? Poszło te inspiracje zagraniczne, ja na każdej planszy, przy każdym projekcie one są, po to, żeby przekonać, że jest to możliwe, prawda? Że to się robi, że to się da zrobić. Także Pan też będzie miał te inspiracje z Polski, z innych miast Polski i oczywiście z Europy. Ten tytuł pracy jest prawie trochę przydługi, ale on wynika między innymi z tego, że dla mnie sam transport nie jest celem, tylko jednym z narzędzi do osiągnięcia celu, jakim jest budowa przyjaznego i dostępnego miasta. No bo co nam po przyjaznych, wygodnych, ładnych przestrzeniach publicznych, skoro nie ma jak do nich dojechać. Więc trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że jedna i druga rzecz musi się ze sobą łączyć i wcale nie musi się ze sobą gryźć, wbrew pozorom przestrzenie publiczne i przestrzenie służące transportowi mogą ze sobą współpracować i tworzyć synergiczne połączenie. Na początek może powiem trochę o tym, o czym Pani Profesor już wspomniała. Ostróda ma fenomenalne ukształtowanie terenu. Ona czasami wprawdzie na pewno sprawia problemy, ale w takim płaskim kraju jak Polska fajnie jest czasem mieć miejsce, gdzie trochę jest takich gór, nawet jeżeli niewielkich.
To daje olbrzymie możliwości, jeżeli chodzi o krajobraz miasta. Tutaj same Stare Miasto jest dość ciekawym przykładem, ponieważ mamy wzgórza i po jednej stronie tej Doliny Dybenc, po drugiej natomiast Stare Miasto jest na takiej jakby wyspie, która kiedyś była oblewana ramionami rzeki. I tutaj mamy coś, co jest i zaletą, i problemem. Bo z jednej strony właśnie dzięki linii kolejowej można do Ostródy w miarę łatwo dojechać, natomiast z drugiej strony niestety ta linia kolejowa dzieli miasto i to w samym środku. I myślę, że Państwo tego bardzo dobrze codziennie doświadczają. I jest to problem nie tylko związany z tym, że ciężko przez nią przechodzić, ale po prostu jakby te obie części miasta funkcjonalnie się jakby odseparowują przez to. Stare Miasto, które zostało zniszczone w czasie wojny, jakby nie jest samo w sobie atrakcją przez to, że jest tą linią kolejową od głównej części miasta odcięte, jeszcze bardziej traci. To też jest taki slajd, który pokazuje właśnie tą strukturę miasta. I mamy strukturę, czyli taki brązowy kolor, są zaznaczone tereny zabudowane, natomiast w środku właśnie mamy ten obszar centralny. On nie jest... widać, zasłania nam. On jest zupełnie przecięty właśnie przez środek linią kolejową. Dodatkowo obok tutaj zaznaczyłem obszar, który można powiedzieć, że w tej chwili dla miasta jest problemem, ale z drugiej strony być może szansą, czyli obszar czerwonych koszar. Ja z nim się w projekcie nie zajmowałem, ale... ale jakby ten projekt też może sprawić, że ten obszar będzie łatwiej w jakiś sposób przekształcić. Tu jeszcze chciałem, wrzuciłem taki jeden slajd pokazujący miasto Obrót, ponieważ od pana Skrobada dowiedziałem się, że przedmieścia Ostródy były kształtowane w tym idei. Od razu powiem, że Ostróda sama w sobie de facto może być miastem obrotem, bo Howard zakładał, że miasto Obrót powinno mieć 30 tysięcy mieszkańców, czyli mniej więcej tyle, ile właśnie ma Ostróda. Być może zatem to też jest kolejna inspiracja, którą mogą Państwo przyjąć, kształtując politykę miasta na przyszłość. Natomiast wracając właśnie do tego tematu miasta historycznego, to jest mapa z końca XVIII wieku, ja zaznaczyłem na niej naszą obecną linię brzegową jeziora. Ono od dawniej sięgało znacznie, ten brzeg był znacznie bliżej Starego Miasta, także znacznie bliżej miasta tego położonego na wzgórzu. Linia kolejowa, która powstała w tym miejscu w drugiej połowie XIX wieku, odcięła nie tylko Stare Miasto, ale także przecięła istniejące trakty, co zresztą widać na ulicy Słowackiego. Tam są takie domy, które jakby, jak się przedłuży linię ich zabudowy po jednej, po drugiej stronie, to widać, że one kiedyś stały przy jednej ulicy, a w tej chwili są przedzielone linią kolejową. Można rozwiązać to w różne sposoby. Tutaj podaję dwa przykłady. Pierwszy to Bielsko-Biała. Ta mapa specjalnie do nas, to jest mapa hipsometryczna, pokazuje różnice wysokości. Trochę podobnie jak w Ostródzie mamy wzgórze skarpę, na której położone jest Stare Miasto Bielska. Stare Miasto Białe jest położone w Dolinie Rzecznej. Natomiast linia kolejowa przychodzi w tym miejscu. Ona biegnie wzdłuż Doliny Rzeki Białej, natomiast w momencie jej budowy swoją drogą była budowana w tym samym okresie co linia kolejowa przebiegająca przez Ostródę. Zbudowano 300-metrowy tunel, który prowadzi pod główną ulicą miasta i dzięki temu linia kolejowa z jednej strony dochodzi do miasta, z drugiej strony go jednak nie dzieli. Tak wygląda to rozwiązanie. Tutaj mamy właśnie wjazd do tunelu, potem on przychodzi pod główną ulicą, wychodzi drugą stroną. Cały ten obszar łączy Stare Miasto Bielska ze Starym Miastem Białej. A to jest właśnie ta główna ulica, która przebiega na tunelu kolejowym. Innym rozwiązaniem, które akurat w swoim projekcie nie brałem pod uwagę, jest rozwiązanie, które zastosowano również w XIX wieku w Gorzowie Wielkopolskim. Tam przez środek miasta przeprowadzono linię na wiadukcie, pod którym umieszczone są pawilony usługowe. Dzięki temu jakby linia kolejowa staje się pierzeją miasta, a nie dzieli go. Bo w ogóle, jeżeli chodzi o ten swój projekt, to chciałbym Państwu pokazać, bo w Ostródzie od pewnego czasu są pomysły, żeby zbudować wiadukty na tą linię kolejową. Ja chciałem pokazać, że to nie ma sensu, jeszcze bardziej zniszczy miasto. Lepiej jest pomyśleć o tym, żeby to linia kolejowa powędrowała albo w dół, albo w górę, a nie żeby
dodatkowo właśnie budować takie konstrukcje. Tutaj dalej będę mówił właśnie o budowie tunelu. Przyjąłem trzy warianty. Jeden to pogłębienie obecnego przebiegu linii kolejowej, bo ona jest przeprowadzana na nasypie. W związku z czym istnieje możliwość jeszcze obniżenia jej dołu. Wówczas możemy się zastanowić nad zbudowaniem nawet niekoniecznie tunelu, a otwartej galerii. Ten wariant akurat odrzuciłem, bo nie byłem pewien, czy uzyskam odpowiednią wysokość, żeby móc przekroczyć z ulicami taką galerię. Następny wariant zakłada krótki tunel i częściowe przekrycia galeriami oraz ten wariant najdłuższy to jest tunel około kilometrowy. Tutaj, żeby wyobrazić sobie Państwo, jakie ewentualnie byłyby koszty takiego przedsięwzięcia, w Łodzi w tej chwili jest zbudowany tunel średnicowy pomiędzy stacją Łódź Fabryczna a Łódź Kaliska. On ma 7 km długości i kosztuje 2 miliardy złotych, czyli wychodzi mniej więcej około 300 milionów na kilometr. To mniej więcej taki rząd kosztów należałoby szacować. Tutaj przedstawiłem kilka wariantów rozwiązań, bo oczywiście jeżeli chowamy kolej w tunel, to pojawiają się nam duże nowe tereny, które można zagospodarować po to, żeby to miasto, które jest na górze, którym jest w tej chwili centrum miasta, też jakby przelało się przez tą barierę obecnej linii kolejowej i połączyło ze starym historycznym centrum ze starym miastem. I to jest kilka właśnie rysunków, jakby się to mogło zadziać. Ja dalej w projekcie opracowałem ten wariant i to jest on przedstawiony. Kolej jest schowana, ona to jest jakby trochę, że tak powiem, wciśnięta wzgórze, jest po prostu przesunięta między innymi dzięki temu, po to, żeby uzyskać tą odpowiednią wysokość, żeby można było z jednej strony schować tunel, a z drugiej strony go przekryć. Potrzebne jest nam około 7 metrów, natomiast to różnica wzniesień między najniższym poziomem pod wzgórzem, a na wzgórze jest około bodajże 12 metrów. W związku z czym jest to jakby z punktu widzenia ukształtowania terenu możliwe. Oczywiście ten wariant zakłada, że niestety na trasie tego tunelu część obiektów należałoby rozebrać. Tutaj ten tunel tutaj są na pomarańczowo zaznaczone te obiekty. Ten tunel przebiega bardzo blisko kościoła. Jak konsultowałem to z jednym z konstruktorów u nas z wydziału, powiedział, że można taki tunel zbudować nawet 1,5 do 2 metrów odległości od tego kościoła i nie będzie to stanowiło jakby zagrożenia. Więc oczywiście wymaga to dalszych badań, bo wszystko co robimy pod ziemią wymaga najpierw badań geologicznych, sprawdzenia co pod tą ziemią jest, dopiero potem można z pewnością powiedzieć jak to można realizować. Innym takim założeniem, które wprowadziłem do swojego projektu jest to, że linia kolejowa ma coś co nazwałem dworcem pseudoczołowym, ponieważ na kolei mamy dwa rodzaje dworców, dworce przelotowe, czyli takie przez które pociągi przejeżdżają i czołowe, na których pociągi bieg kończą. Te drugie są o tyle fajniejsze z punktu widzenia urbanistycznego, że łatwiej się do nich dostać. Tutaj dzięki temu, że linia kolejowa w mieście jest schowana, można zrobić taki dworzec pseudoczołowy, w sensie, że jakby na powierzchni dworzec pociąg dojeżdża od jednej strony, a potem wjeżdża za dworcem do tunelu. To też powinno ułatwić przesiadki na komunikację miejską, która moim zdaniem powinna w tej sytuacji zostać przeniesiona w większej mierze na ulicę Drwęską. Dodatkowo tam, gdzie proponowany dworzec, natomiast dodatkowo cały kompleks dworcowy można jeszcze wzbogacić o dworzec PKS, a także tutaj zaproponowałem ten parking i te budynki przylegające to są sklepy, które można byłoby przenieść z tego miejsca bezpośrednio sąsiadującego ze Starym Miastem. Jakby sklepy wielkopowierzchniowe bardziej pasują do rejonu dworca niż do rejonu Starego Miasta. Tutaj jest mapa, która pokazuje, co wtedy uzyskujemy. Bo nie chodzi tylko o linię kolejową, chodzi o to, że mamy tą część Ostródy, którą ja w swoim projekcie nazywam Górnym Miastem, i tą część, która jest Starym Miastem, która obecnie jakby trochę nie domaga, że tak się wyrażę. Po prostu te funkcje centralne miasta z tego Starego Miasta uciekły. Celem projektu jest właśnie wykształcenie sieci przestrzeni publicznych, placów, ulic,
które połączyłyby te dwie części miasta i stworzyły na tym obszarze centrum Ostródy. Tu jeszcze powiem, bo dzisiaj sprawdzałem, stąd z dworca do starostwa jest 800 metrów, idzie mniej więcej 10 minut, więc myślę, że ta zmiana lokalizacji by też wszystkim Państwu, jeżeli Państwo są spoza Ostródy i czasem mają potrzebę do niej przyjechać, ułatwiła po prostu życie. Tu jeszcze raz spojrzenie na tą strukturę Ostródy. Dzięki temu właśnie mamy stare miasto, natomiast dworzec pojawia się nam w tym miejscu, co właśnie umożliwia nowe zagospodarowanie tych czerwonych koszar w powiązaniu z tą funkcją dworca. Tutaj pokazane są właśnie rozkłady jazdy, znaczy trasy autobusu. Tutaj zrobiliśmy taką mapę, która pokazuje jakby natężenie linii, znaczy gdzie jest ich najwięcej. Najwięcej jest na ulicy Jana Pawła, czy właśnie ulicy Mickiewicza, o której pani profesor wspominała, że warto byłoby, żeby ona przestała oddzielać Stare Miasto od jeziora. No i w sytuacji, kiedy zmieniamy tą lokalizację dworca, możemy pomyśleć o zmianie tej komunikacji, a ewentualnie nawet przedłużeniu jej w jakiś sposób na północ, w inny sposób niż to ma miejsce obecnie. Tu jeszcze jest mapa, ponieważ rozważałem, tak jak wspomniałem, zaproponowałem, żeby obok znajdował się dworzec PKS. Zastanawiałem się, w jaki sposób ten PKS miałby tam dojeżdżać, no bo wiadomo, że on się nie teleportuje do tego dworca, tylko przejeżdża przez miasto. No i tutaj jest niestety pewna niekorzyść. Na obudowanej obecnie obwodnicy są tylko dwa węzły, jeden jest na południu, drugi na północy. W związku z czym bardzo fajnym rozwiązaniem byłoby, gdyby był pewien rodzaj zjazdu, który umożliwiałby właśnie zjazd w stronę tego dworca bezpośrednio, bez przejeżdżania przez resztę miasta. No ale w sytuacji, kiedy ta trasa jest już zbudowana, raczej ciężko się spodziewać zmian, ale na przyszłość można się zastanowić właśnie nad takim lepszym powiązaniem tego dworca. On też jest pomyślany w ten sposób, że właśnie może współpracować z tą trasą. Tutaj właśnie są propozycje tych tras dojazdu dla PKS do dworca. I tutaj już samo zagospodarowanie tych okolic. Wcześniej widzieli Państwo pracę. Proponuję właśnie zbudowanie placu przed samym dworcem, żeby z dworca wychodziło się na plac. Na tym placu można zbudować przystanki autobusowe, natomiast dalej w stronę miasta miałaby prowadzić ulica biegnąca po tym tunelu. I nowy plac w okolicach ulicy Kolejowej, który u mnie jest w tych wszystkich projektach, znajdą Państwo rynek Górnego Miasta. Nazwałem go jako, w ten sposób jako taką swego rodzaju dopełnienie, jako ośrodek centralny tego Górnego Miasta, dopełnienie Starego Miasta, bo te dwa place łączą się przez ulicę Buławskiego. Dzięki temu tworzą jakby system przestrzeni publicznej. I z tego rynku Górnego Miasta byłby bardzo piękny widok, ponieważ Ostróda ma dwa niewątpliwe walory architektoniczne, czyli kościoły ewangelicki i katolicki, które są położone na skarpie. Bardzo bym chciał, żeby te wszystkie rozwiązania przestrzenne eksponowały te kościoły, bo myślę, że one są jednymi z najbardziej wartościowych elementów miasta. Tu jest jeszcze ten plac powstał w miejscu mniej więcej, gdzie w tej chwili jest ten rozjazd, znaczy przejazdy kolejowe przy ulicy Czarnieckiego, tam w tej chwili bardzo dużo asfaltu, torów i tak dalej, natomiast można w tym miejscu zbudować nad jeziorem nowy plac. I na koniec jeszcze kilka takich materiałów, które przygotowałem pracując nad projektem, a które też chciałbym Państwu pokazać właśnie jako inspirację. Po pierwsze, i to jak z Panem Skrobatem rozmawialiśmy, to bynajmniej okazuje się, nie jest tylko i wyłącznie moja idea. Można byłoby się zastanowić nad tym, czy kanał Elbląski powinien się kończyć w Ostródzie. Były już w okresie międzywojenne takie plany, żeby przedłużyć go w stronę Mazur. To byłoby trudne ze względu na ukształtowanie terenu. Natomiast w przypadku przedłużenia ukształtowanie terenu sprzyja. Oczywiście
W tej chwili to nie byłaby inwestycja związana z jakimkolwiek transportem i tak dalej. Tu jest to inwestycja w turystykę i to nie tylko tą nastawioną na przyjezdnego z innych regionów, ale także kogoś, kto być może chciałby z Olsztyna popłynąć do Ostrózy na Łukę, bo w końcu też możemy sobie taką możliwość wyobrazić. Sam region, powiem szczerze, że jest w o tyle dobrej sytuacji, to jest mapa z strony niemieckiego czasopisma Berliner Morgenpost, która pokazuje całą Europę, jeżeli chodzi o demografię. Jak widzimy, ten region akurat nie ma z tym problemu. Co ciekawe, w prognozie GUS-u Olsztyn będzie jednym z trzech miast w Polsce, które nie będą tracić, tylko zyskiwać mieszkańców. Więc jest dla kogo budować. Warto też się zastanowić nad tym, czy to obecne ukształtowanie linii kolejowych pomiędzy Olsztynem, tutaj specjalnie pokazuję Toruń i Bydgoszcz, bo warto myśleć też czasem w trochę większej skali, nawet jeżeli to jest inne województwo. Czy nie warto byłoby się zastanowić nad zmianą tych tras w ten sposób, żeby miasta, które są położone pomiędzy Bydgoszczem, Toruniem i Olsztynem, zyskiwały na tym powiązaniu pomiędzy tymi dużymi miastami. Na koniec jeszcze chciałem pokazać Państwu jakby rozwinięcie projektu, o którym mówiłem wcześniej. On tutaj na ścianie pojawił się dopiero dzisiaj, bo ostatnio prezentowałem go jako coś dodatkowego, natomiast z panem Skrobotem poprosił mnie, żebym też przygotował dodatkową planszę na ten temat. Tam nazywa się Borsowo Studzie, tu się nazywa Wały Reymonta. Chodzi mianowicie o to, żeby w jakiś sposób stworzyć przestrzeń publiczną w okolicy Starego Miasta, ale która też pozwoliłaby w jakiś sposób nawiązać do historii miasta. Tutaj dawniej w tym miejscu znajdowało się ramię Drwęcy, które okalało Stare Miasto od południa. No też jakby dzisiaj nie widać do końca, gdzie to Stare Miasto się kończy. Tam na planszy jest taki schemat, gdzie jest pokazane właśnie, jak to Korso łącznie z ulicami Drwęcką, Mickiewicza i istniejącym ramieniem Drwęcy tworzyłoby swego rodzaju ring, który by otaczał Stare Miasto i pokazywał je w strukturze miasta. Natomiast sama ta przestrzeń też jest inspirowana innymi miejscami, na przykład wołami hetmańskimi we Lwowie, które również powstały w miejscu przekrytej Pełtki, a także ulicy La Rambla w Barcelonie, która również powstała w miejscu, gdzie kiedyś płynęła rzeka. Wygląda to w ten sposób. Ma to być szeroka ulica, około 200-metrowa, z szerokimi chodnikami, bo głównie o to mi chodzi. Z jednej strony nie zakładam zupełnej eliminacji samochodu, bo on będzie na pewno potrzebny, natomiast warto jest spróbować go w centrum Ostródy jednak łączyć z tymi przestrzeniami dla pieszych w ten sposób, żeby to piesze oczywiście był najważniejsze. Ten projekt, ponieważ zdaje się sprawę, że on jest bardzo kontrowersyjny, zakłada kilka możliwości. Tutaj widać, że kolorami specjalnie oznaczyłem innymi kolorami te budynki, ponieważ jakby ze względu na to, że to jest uzupełnienie tego projektu, o którym wcześniej mówiłem, tutaj na początku można jakby zbudować tylko tą pierwszą część. Dalej jest szkoła, która jest stosunkowo nowa i raczej nie spodziewam się tego, że ktoś szybko chciałby zmienić jej sposób istnienia. Natomiast w dalszym okresie czasu tego typu projekt mógł być kontynuowany, nawet do tego stopnia, że w tym rejonie miasta mogłaby powstać albo nowa szkoła, albo tamta byłaby w jakiś sposób przebudowana. Natomiast ten teren, który obecnie zajmuje szkoła, na przykład zostałby przeznaczony pod nowy dom kultury, bo tutaj też z panem Skrobotem rozmawialiśmy o tym, że pewnych takich funkcji w mieście brakuje. Tu jeszcze właśnie kilka takich wizualizacji i inspiracji pokazujących, jak może wyglądać miasto. To jest w ogóle pierwszy
pierwsza jakby inspiracja, która mi przyszła na myśl, jak zobaczyłem ten kościół na skarpie, że właśnie może to wyglądać tak jak schody hiszpańskie w Rzymie. To koniec. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to ja bardzo chętnie na odpowiem. Zapraszamy do dyskusji, proszę Państwa, także... Jeśli można, był zapraszany również przedstawiciel kolei z Olsztyna, jest pan dyrektor, jest reprezentantem, myśmy rozmawiali z centralą w Warszawie i z tej regionalną centralą i także tym, że również pan dyrektor się wypowie w tej kwestii, bo mieliśmy taką nadzieję, że to ten kontekst również się tutaj pojawi. To jest, powiem tak, to jest w tej chwili koncepcja, ona jeszcze nie była szerzej konsultowana, nie była opracowywana pod kątem wykonalności konkretnych wariantów. Zresztą specjalnie pokazałem te trzy warianty. Ja wybrałem jeden z nich do opracowania projektu, natomiast oczywiście zakładam, że przy opracowaniu, porównaniu tych wariantów może wyjść coś innego i wtedy oczywiście całą resztę projektu też trzeba nie zmienić. Natomiast bardziej chodzi o pokazanie kierunku tego, że można pomyśleć o tym, żeby ta kolej przebiegała w innym, bo w przypadku tego wariantu akurat ona przebiega w innym w ogóle miejscu niż obecnie, w związku z czym wtedy nie trzeba, znaczy zamykać trzeba byłoby wtedy tylko kiedy by się podłączało do starej linii kolejowej. Natomiast większość prac budowlanych mogła być prowadzona jakby obok. Co też jest atutem takiego wariantu, gdzie się nie buduje w tym samym miejscu, w tym miejscu, gdzie jest obecna linia kolejowa, tylko obok. Dobrze, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, mam parę takich uwag. No, mi osobiście rzeczywiście przemawia do przekonania ten wariant z tunelem. Oczywiście tunelem kolejowym, bo sami pomysły, że tunele drogowe, ale ta skarpa chyba właśnie to wyklucza. Czyli nie może być tak jak w Bielsku-Białej, że wzdłuż skarpy, bo mamy akurat, musimy się dostać poprzek tej skarpy. No ale jak Pan powiedział, 300 milionów 1 kilometr, czyli musielibyśmy 500 milionów mieć co najmniej na takim inwestycji. Nie, no to kilometr. To jest kilometr. Pan mówi o kilometrze. Ten czerwony wariant to jest kilometr. Czyli no być może, ale tam nie wiem jak PKP na to spojrzy, że tam ileś trzeba pewnie wcześniej zacząć. Znaczy tak, no dodatkowo gdzieś tam dalej skończyć. Bo to nie tylko pewnie będzie chodziło o sam tunel, ale jeszcze ukształtowanie linii kolejowej jeszcze na iluś tam set metrach dojazdowych do tego. No, ale do czego zmierzam? Że to jest kilka budżetów tak czy siak ostrudy na dzisiaj, jeśli on liczy sobie 100 milionów. W związku z tym no, miasto tego na pewno nie udźwignie. Nie wiem jakie to nawet fundusze, czy jakieś kohezji, czy jakieś spójności. A to rządowe są przecież, a nie samorządowe. Więc pytanie w ogóle, realność no, zrobienia tego fajnego rzeczywiście pomysłu i chyba wydaje się na dzisiaj, że tak to właśnie powinno być. Więc to jest jedna sprawa, na ile on jest realny pod względem finansowym, jeżeli chodzi o samorząd miasta Ostródy, już pomijając to, że właśnie jest PKP, państwo w państwie, a wiadukty, jak chcieliśmy budować, one są na ulicach powiatowych, czyli też nie miejskich. To jest wiele problemów, które nawet już przy projektowaniu się same urodzą, same okrywały w tej chwili sobie nie potrafimy zdać sprawy. Jedna sprawa rzeczywiście wydaje się ten tunel i rzeczywiście należało doszukać tutaj jakiegoś rozwiązania. Dwa, no to ta estakada z tym Gorzowem Wielkopolskim, tak? No moja uwaga byłaby tylko taka, bo to też jest w miarę projekt no, najbardziej realny z tych wszystkich. No chciałbym zwrócić uwagę tylko na to, że przy ewentualnym takim projektowaniu już w tej chwili po jeziorze niesie się hałas pociągów. Jeżeli byśmy je podnieśli taką estakadą w górę, ileś kilometrów dalej i te hotele budowane też nagle by zaczęły odczuwać
słyszalność tego, czyli propozycja byłaby taka, bo chyba tak na świecie jest zrobione, że one w tym momencie nie dość, że są na zakawie, to jeszcze w jakimś tam rurze, nie wiem jak to nazwać, żeby tak to w ten sposób projektować. Czyli no chyba rzeczywiście te dwa pomysły, czyli taka estakada, to nazywam, jak pan to nazwał, to by to było. Tak, estakada. Albo właśnie ten tunel kolejowy. Natomiast musimy tutaj, pan burmistrz za chwilę przecież potwierdzi, bo co nas czeka dodatkowo. Ta siódemka, z jednej strony czekaliśmy na to tyle lat, żeby była zrobiona, ale znowu nam się z powodu tego, że zabraknie nam zjazdu przy ulicy Olsztyńskiej, skrzyżowanie z siódemką, bo zjazd będzie tylko Czerwona Karczma i Górka. Część ruchu samochodowego z dzisiejszych Lubań, czy powiedzmy ulicy Olsztyńskiej, no żeby dojechać właśnie na wyjazd z siódemki, no znowu będzie musiała dodatkowo jechać albo Olsztyńską na ulicę w kierunku Elbląga, szosy Elblągskiej, albo przez pierwszy, czy tam pod stronę Olsztyn na przejazd kolejowy, co znowu spotęguje dodatkowo stanie na tym przejeździe. Czyli ja tutaj, korzystając z obecności pana z PKP, no chciałbym zwrócić uwagę na to, co już możemy zrobić, nie wiem, samą organizacją ruchu, jeżeli chodzi o PKP. No dla nas to, co pan powiedział, no to jest jednocześnie dla miasta plus, że jest linia kolejowa, dwa, no wszyscy wiedzą, że dzielimy miasto rzeczywiście na pół i stanie na przed tymi torami, to jest największa mordęga. Ja się czasami śmieję, że nie trzeba w ogóle Głównego Urzędu Statystycznego, bo po czasie stania na naszych przejazdach wiadomo, kiedy jest konjunktura gospodarcza, a kiedy jej nie ma. Bo u nas to nie tylko pociągi pasażerskie, ale bardziej teraz właśnie towarowe, które zwiększają tą częstotliwość. No i pytanie brzmi, na ile można w tej chwili domówić się z PKP, doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy czekali minutę. Ja nie wiem, z jakiego roku są te przepisy, to jest państwo w państwie. Dlaczego my nie stoimy minuty, a cztery minuty czekając na ten pociąg? Mało tego, czy można się tak domówić z PKP, żeby w Ostródzie w określonych godzinach nie było mijane? Bo to jest najgorsze. Nie to, że się czekało z jednej strony, jak przejeżdża pociąg, to jeszcze z drugiej strony przejeżdża ten pociąg. Nagle z czterech minut robi się osiem minut. Więc gdyby zakupić za parę milionów, nie za 300 milionów tunel, ale za 5, 6, 10 milionów najnowocześniejszy na świecie system ostrzegania i tam, nie wiem, informowania o tym, że wjeżdża pociąg z jakąś prędkością manewrową, żeby to ograniczyć do minuty czekania, tyle co na światłach, no to wtedy ten koszmar tak na dobrą sprawę przestałby być dla nas w pewnym sensie tak odczuwany. No, dworzec w tamtym miejscu kolejowy i autobusowy rzeczywiście poprawiłoby sytuację, jeżeli chodzi o centrum miasta, no organizacji ruchu. Tych autobusów byłoby mniej jeżdżących tutaj naokoło, no, ale z drugiej strony zakorkowałoby się miasto od strony ulicy Drwęckiej i tam znowu dodatkowo na tym przejeździe kolejowym znowu by się, czyli tak, rozwiązanie jednego jak gdyby problemu powoduje problemy w innym. Tutaj dworzec zostaje równoważony z tunelem, więc w innym, no dobrze, no ale to autobusy dalej muszą do niego dojechać, nie tunelem, tak? No, tak? Czyli ulicą Drwęcką i Mazurską do tego projektowanego dworca. No i właśnie prosiłbym, żeby pan uściślił, przy budowie tego tunelu trzeba wyburzyć, pan powiedział, kilkanaście obiektów. Jakie to by były? Czy to ulica, nie wiem, domyślam się, w tej chwili kolejowa, czy w całości? Nie. Tutaj przy samej kolejowej starałem się tak, żeby jeżeli będą rozbierane jakieś obiekty, to te, które są w głębi posesji, czyli przede wszystkim jakieś obiekty gospodarcze. Czy też dużo zależy od tego, jak w ogóle tunel byłby budowany. Ja przy tym wariancie niebieskim przyjąłem takie założenie, że on jest budowany metodą odkrywkową, czyli właśnie najpierw rozbieramy to, co jest na wierzchu, kopiemy najprawdopodobniej ze ścianami szczelinowymi, żeby nie, jak najwęższy był ten wykop, i budujemy tunel. Natomiast można też rozważyć drążenie tunelu i wtedy oczywiście ta sytuacja wygląda inaczej. To wszystko jakby zależy też od tego, w jaki sposób ten tunel był budowany. Natomiast starałem się, żeby to były w zasadzie poza ulicami Czarnieckiego i Przechodnia, tak? Że są rozbierane tylko jakieś obiekty gospodarcze, które są na tyłach posesji. Tutaj jeszcze chcę się włączyć, że rzeczywiście to rozwiązanie wiaduktowe to nie wchodzi w grę, dlatego że nie sposób w mieście
do istniejącego układu komunikacyjnego po prostu wprowadzić te rozwiązania, bo przerzucenie z jednego miejsca na drugie, no to trzeba wrócić jakimiś węzłami, a przy rozwiązaniach już zabudowie niestety nie ma takiej możliwości. Jedynie przy tej siódemce jest możliwość wybudowania wiaduktu, ale tuż na tych terenach niezabudowanych, żeby połączyć jako rozwiązania techniczne dojazd z jednej, z drugiej strony do węzłów komunikacyjnych. Natomiast to rozwiązanie, żeby rzeczywiście w tunelu lub na powietrzu przeprowadzić kolej, to jest tym rozwiązaniem, którym trzeba właśnie zmierzać. Tutaj prezentacji tego nie mam, ale tam na planszy są przedstawione nasze kroje, gdzie ten tunel jest zaznaczony. Więc to mogą Państwo zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Na przykład na Drwęskiej jest tuż pod ulicą, natomiast w pozostałych miejscach jest trochę bardziej zagłębione. No to też nie dysponowałem takim dokładnym modelem terenu, żeby ukazać, jak on będzie zaprojektowany. Tak jak mówię, to wszystko jest cały czas koncepcja, żeby powiedzieć cokolwiek dokładnie, należało właśnie chociażby zbadać, jak ten grunt jest zbudowany, jeżeli chodzi o jego budowę geologiczną, bo to w dużej mierze powie, czy to jest w ogóle możliwe. I o tych rozwiązaniach komunikacyjnych to się mówi już od 30 lat i to już obrosło w takie dobre żarty, że, a szczególnie z nas burmistrzów wszystkich, że który wybuduje wiadukt, bo zawsze było, że wiadukt to gdzieś tam zostaniesz dozgonnie. Chociaż nie wiem, czy to jest takie rozwiązanie dobre, bo to nie jest łatwe być burmistrzem, prawda? Już się przewija to, że jest to problem dla miasta. Tak. Bardzo proszę, Krzysztof Kowalczyk, przewodniczący. Mam takie pytanie. Wspomniał Pan o na jednym slajdzie o połączeniach kanałowych. Pani Drodze mówiła o obracaniu się w kierunku wody miasta. Czy w tych planach braliście Państwo pod uwagę komunikację między wodą właśnie a miastem? To znaczy, że przyjazne dla turystów, którzy przepływają. Okej, jak w tej chwili jest oddalona kilometr niższego miasta. No, kilometr chodzić pieszo w statku, żeby pójść do muzeum, to jest trochę za daleko. A dobrze, że jest. Nie ma nawet zniku za pustka kajaków, nie ma możliwości przytłumowania. W moim projekcie bezpośrednio nie. Ja się zajmowałem głównie tą kwestią związaną z zagospodarowaniem tych terenów związanych z koleją. Natomiast na pewno jakby skutkiem tych rozwiązań, które są tu przedstawione, chociażby to, co przedstawiłem ten plac, który miałby powstać, który obecnie jest zupełnie transportowe. No, jego powstanie jest między innymi po to, żeby dało się na to jezioro spokojnie zajść i żeby na tym placu jakaś aktywność nad tym jeziorem mogła się toczyć. Rozumiem. Dlatego też o tym mówię, ponieważ projekt, który został zrobiony na przykład wyciąg do nadwody, przeciął szlak kajakowy, który był do 100 lat i nikt tego wcześniej nie zauważył. Kajakarze w tej chwili muszą okrążać cały ten, robić kilometr więcej, a już od 5 lat o tym myślimy, żeby tam to... Znaczy dyskutujemy, zgłaszamy ten problem, żeby kajakarzom to ułatwić. No poza tym, że możliwość dopłynięcia do Strudy jest ze wszystkich stron, jest kilku przynajmniej stron i można by było tą turystykę rozwijać, całe miasto rozwijać również w tym kierunku komunikacji z turystyką wodną. Tym bardziej, że popularne są teraz te łodzie houseboaty tak zwane, które mogą dopłynąć tutaj aż zerwą. Bardzo proszę Pani Profesor, kilka słów komentarzy. Rzeczywiście takie rozwiązanie znajdziemy na projekcie, to, że gdzieś przednie ja Panu pokażę, ale generalnie wyszliśmy z założenia, że miasto jest dla ludzi, nie dla samochodów, niestety. Mimo, że bardzo dbamy o swoje samochody, no, chyba powinniśmy bardziej o ludzi. W związku z tym uważamy, że ten fragment uliczny Przylicza, który dzieli wejście do Starego Miasta z strony jeziora, powinien być fragmentem drogi pieszojezdnej. My inaczej projektujemy materiałowo nawierzchnię tego fragmentu. Będzie można w projekcie poruszać się oczywiście samochodem w jakichś godzinach, jeśli będzie potrzeba dojechać do zamku, gdzie
pewnie zmiana wysa i tak dalej, no różne tego typu czynności są niezbędne, ale przede wszystkim jest to droga, którą będą poruszać się mieszkańcy i też czasownicze, bo zwróćmy uwagę, że coraz więcej mają Państwo tej infrastruktury turystycznej nad jeziorami. Jeśli oddzielą Państwo tych turystów z nad jeziora, to nie będzie się mieć ze sklepów prawie żadnego pożytku, bo przekroczenie tych ekskluzywnych enklaw, które są przy jeziorach, i wejście w no, nieurządzone przestrzenie publiczne miasta nie będzie w żaden sposób atrakcyjne. A to przejście musi być bezkolizyjne. To odpoczywa, nie lubi zwracać uwagi na samochody. W Europie całej nie projektuje się miast dla samochodów. Są takie miasta, gdzie samochody podążają za ludźmi i bardzo delikatnie się w tej materii próbują znaleźć. Człowiek używa przestrzeni miasta. Nie wiem, czy to końca się zrozumieliśmy. Chodzi o nabrzeże, możliwość wyjścia na nabrzeże wodniaków, turystów wodnych. Mamy jeziora, ale mamy kanał. To są dwie rzeczy, tak. Teraz ja to samo nabrzeże, skomunikowanie z wodą. Jak tam wyjść, bo dalej wyjść, to już oczywiście. Ale wtedy właśnie, kiedy uwolnimy troszkę komunikację, to między jeżeli też pytam, jeden z projektów, który zajmował się nabrzeżem Drwęcy, proponuje tak. Przystań kajakową, więc to tutaj jest problem z Adamem. Oto. Tam jest narysowana przystań, jest taki kanał, który... Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że zarówno ten projekt, jak i pozostałe nie wyczerpuje, że tak powiem, rozwiązania wszystkich problemów Ostródy. Myślę, że jest ich więcej, natomiast jest pewnie sobie bez rozwoju. A w tym projekcie właśnie, gdzie jest ta przystań kajakowa i jest jeszcze możliwość pokazania przebiegu. Nie może stoić przed sprawą gdzie nic nie chodzi, że nie możesz spotkać. Proszę Pani i Pani, rozbudziliście nasze wyobrażenia o Ostródzie przyszłości, o przyszłej Ostródzie. No ale czy to jest realne, czy to nie jest, jak to Anglicy mówią, te Państwa projekty, sake for sake. Bo czy to było uzgadniane z władzami miasta, czy tylko Państwo mieliście taki kaprys, czy władze państwa, władze miasta mają pieniądze na to? Ja myślę, że jest wiele problemów. Kanał nie jest pogłębiony, kanałem statki nie kursują, bo nie ma pieniędzy. Później rzeka jest niewyregulowana. A Pan takie tam rozbudza takie wspaniałości. Ja to bym już chciał to ja odpowiem w ten sposób, to przy okazji nawet pana pytanie, bo jeżeli chodzi o kolej, no kolej nie należy do samorządu w ogóle, więc ja zakładam, że w tej sytuacji finansowanie będzie nie tylko samorządowe. Zwłaszcza, że samorząd de facto na terenie kolejowym nic sam z siebie zrobić nie może. Więc od tej strony, jeżeli chodzi o finansowanie, na pewno to nie będzie tylko na barkach samorządu. Jeżeli chodzi o konsultowanie, no właśnie po to jest między innymi to spotkanie. Mamy tutaj przedstawicieli różnych władz, którzy mogą i państwa, bo projekt jest projektem powstałym podczas semestru na Wydziale Architektury, jest projektem koncepcyjnym, czyli pokazującym pewną możliwość rozwiązania, żeby dowiedzieć się, czy on jest możliwy do zrealizowania, trzeba wykonać znacznie większą pracę, która pokaże po pierwsze dokładnie, jakie rozwiązania będą potrzebne oraz w jaki sposób je zarówno, że tak powiem, ugryźć od strony administracyjnej i finansowej, bo rzeczywiście tutaj będzie kilka jednostek. Ja mam sam znajomego, który pracuje w PKP i dobrze wiem, że tam potrafi być tak, że spółka należy do innej spółki niż tory i to też jest samo w sobie problemem. Natomiast w sytuacji, kiedy po to są te projekty, żebyśmy mieli wizję do tego, do czego chcemy dążyć i szukali rozwiązań tych problemów, no bo jakby bez szukania naszej impresji, jakby w celu, do którego chcemy dążyć, nie możemy znaleźć
rozwiązania, które pozwoli, to nie Politechnika jako instytucja naukowa po prostu no, pokazuje nam rozwiązania, to nie na zasadzie, że my korzystamy z, no, że tak powiem, z państwa wiedzy, doświadczenia i państwo przyjechali tu, żeby nam przedstawić pewne rzeczy, jak pani profesor wspomniała, bo zajmuje się Politechnika całą Polską, wszystkimi miastami, a to nie znaczy, że myśmy zaprosili to, skorzystaliśmy z usługi państwa, że nam wskazują, a to nam też powinno troszeczkę pomóc przy planowaniu, bo okazuje się, że koncepcja jest zgodna. Dlaczego przez 40 lat nie wybudowaliśmy, czy 30 lat wiaduktu? Po prostu nie było wizji, dokładnie tak, tak, odwagi, a później już ten system komunikacyjny tak został zmieniony, no i jeszcze no znowu ponarzekajmy, no 45, no to tam rzeczywiście no, zrobiono zamach na wszelki układ urbanistyczny, architektoniczny, no chyba raczej urbanistyczny, no fatalny. Tutaj pan burmistrz poruszył bardzo ważną rzecz, mianowicie jeśli nie ma się wizji, do jakiego celu chcemy dążyć, to będziemy różnymi punktowymi realizacjami przeszkadzać w ogóle jej realizacji. Albo coś popsuć, nawet no, weźmiemy za coś i to nie rozwiąże żadnego problemu. Natomiast wydaje się pieniądze permanentnie i nie dąży się do tej realizacji, tej niby niemożliwej do realizacji. Ona jest możliwa do realizacji. Tak. Ja tu z panem się nie zgadzam, ja też bym chciał, żeby to od razu wprowadzić do realizacji. Tak, bo my już nie mamy czasu za bardzo, my mają bardzo za nas wiedzę. A propos tego patrzenia w przyszłość, to też powiem, że ja na przykład zdaję sobie sprawę, że ta propozycja, to co tu jest nazwane wołami Reymonta, tam na tablicy państwo mają to nazwane jako Korso w Ostródzie, ona w tej chwili jest znacznie trudniejsza do zrealizowania niż 10 lat temu, bo na tym terenie zdążyło parę obiektów powstać. Natomiast no, warto jest się zastanowić, w jaki sposób to miasto rozwijać, bo wtedy właśnie nie buduje się czegoś w miejscu, gdzie mogłoby powstać coś innego. No i nawet przykład mamy drogi numer 7. Nie było tej wizji od razu. Po drugiej stronie tej siódemki wybudowano część osiedla i okazało się, że ta nowa koncepcja to daje, że prześrodek dzieli i nie wyszło. Trzeba było się przybliżyć do jeziora, podrożyło to inwestycje i w związku z tym nie mamy dojazdów do węzłów, tylko trzeba przez całe miasto przejechać. I tu zabrakło właśnie wizji, bo jeszcze na środku gdzieś tam sprzedano działkę, więc wtedy w ogóle... Więc może warto. Warto rozpocząć dyskusję i poprosimy pana tak. Proszę Państwa, Mariusz, jestem dyrektorem Zapadnie Mikołowy w Olsztynie. Tak na początek chciałbym taką małą dygresję. No tutaj z części wypowiedzi tak się traktuje kolej, że to państwo w państwie i tak dalej, tak jak gdybyśmy byli, nie wiem, gdzieś tam schowani i my tylko rządzimy się swoim terenem, chociaż ktoś kiedyś mówił, że rzeczywiście kolej to jest państwo w państwie, ale to się zmieniło, proszę Państwa, to nie jest tak. Są przepisy, proszę Państwa, które dzisiaj obowiązują, przepisy, które zostały stworzone nie tylko przez kolejarzy, ale również przez inne organa ogólnie. No i niestety, jakie one są takie dzisiaj, takie musimy się dostosować. Ale ja chciałbym tutaj mówić o przepisach. Państwa, tutaj ciekawa argument padł, ujęcie historyczne. Otóż, znając Ostrudę przedwojenną, konkretnie w układzie kolejowym, gdzieś ten wariant tutaj był bardzo trudny do zrealizowania, ponieważ przed wojną Ostróda była stacją bezwzględną. Więc rozchodziły się jeszcze kierunki inne. Wykonanie tego w takim kontekście byłoby no, trudne. Oczywiście można wszystko zrobić, oczywiście, no, tylko trzeba kompletnie zmieniać układ, nie tylko komunikacyjny, ale zabudowy miasta Ostróda. No tak się nie powiem, szczęśliwie może, bo część może różnie to odebrać. W ostatnim czasie, znaczy może inaczej, tuż po wojnie zlikwidowano pewne kierunki tutaj kolejowe, natomiast w latach 90. ostatni kierunek, który prowadził do Morąga, był w likwidacji. Także właściwie Ostróda nie jest już stacją węzłową, tylko stacją przewodową. Ale w tej koncepcji jakoś zabrakło mi jednej rzeczy. Mianowicie na dzień dzisiejszy Ostróda, konkretnie stacja Ostróda, pełni dwie funkcje. Dwie funkcje pasażerskie. Tutaj to, co wszystko jest pokazane, to jest funkcja pasażerska. Natomiast gdzie w tej koncepcji byłaby ta funkcja towarowa? Ona zostaje tam, gdzie jest. No, tutaj miałbym poważne wątpliwości z jednego powodu. Tak obrazowo sobie przeliczając z grubsza, miejsce, gdzie kończy się tunel, oczywiście to mówiliśmy o tym zagłębieniu toru,
on mógłby potem wyjść i powinien się dostosować do, w którymś momencie do istniejącej linii. No, zakładając spadki, które są u nas dopuszczalne, to, proszę Państwa, no, to jest około 1,5 km. W jedną i w drugą stronę. Czy inaczej mówiąc, stacja towarowa, ta część towarowa musiałaby się zacząć ponad 1,5 km za tunel. Znając układ w tej chwili komunikacyjny, układ stacji, układ towarowy, no to praktycznie można powiedzieć, to jest totalna przebudowa również układu całego torowego. Jak się ma potem ten układ torowy do potrzeb miasta, do potrzeb przemysłowej, części, nie wiem, czy taka... A te bocznice w stronę Iławy to nie wystarczyłyby, jak tam się na tym... Wie pan, w którym momencie ta bocznica, ta część towarowa by się odgałęziała? To musiało być tutaj pokazane i może inaczej. To był dopiero początek, bo cała dalej część ta, nazwijmy to towarowa, musiałaby jeszcze dalej iść. Czy ona by się wpasowała w te tereny, które są obecnie kolejowe? Czy trzeba byłoby skupić się na terenach miejskich? No powiem szczerze, no, tego nie jestem w stanie. Ale to wymaga pewnej inżynierii, pewnego logistycznego podejścia. Nie do końca, tutaj... nie do końca, ponieważ koncepcja architektoniczna powinna założyć przynajmniej, że te tereny są przeznaczone na kolej, na część towarową. Tylko zakładane, nic więcej. Natomiast tego w ogóle tutaj nie zauważył. W tym, co pan mówi, właśnie jakby przejawia się to, co tutaj pan pokazał, jako przystęka, które nic się nie jest, że problemy kolei, problemy towarowe są jakby istotne, najistotniejsze dla tego całego prawnicy władzy. Ale proszę dać odpowiedź. To jest jakby kwestia, właśnie co polega, że żeby to się powiodło, potrzebny jest, ja nie radzę o konsensusem, tylko po prostu jakby wspólne myślenie o pewnej kwestii, która jest rozwiązaniem problemów komunikacyjno-urbanistycznych. I że miasto tutaj jest tym organizmem, który ma na tym skorzystać. A my wszyscy po to, żeby ten miasto, to również kolej. To też odpowiem po części na pana wątpliwości tutaj. To może nie jest bardzo dokładna ta mapa sobotyczna, natomiast to są dane z geoportalu, więc zakładam, że są w miarę właściwe, że tak się wyrażę. Linia kolejowa na tym terenie, bo ta stacja towarowa jest jeszcze bardziej na zachód, jak stacja pasażerska, ona już jest niżej niż w tym rejonie. I tutaj nie chodzi, mówiąc o zagłębianiu, nie chodzi mi o to, że ta linia miałaby jakoś bardzo głęboko zostać zagłębiona, bo to, co mają Państwo tutaj przedstawione, te przekroje, to ona jest zagłębiona o 1,5 metra, nie pamiętam dokładnie, no w każdym razie to nie jest nie jest tak, że żeby schować w tunelu pod skarpą, to trzeba jakoś na parę metrów zjeżdżać w dół z linią kolejową. Po to jest też to przesunięcie w stronę jakby miasta, żeby łatwiej było schować w tej skarpie, która w końcu wznosi się na południe. Natomiast tak jak tutaj mówię, na terenie obecnego dworca pasażerskiego te tory i tak są niżej niż na przykład na ulicy Rydzyńskiej. Więc chodzi po prostu, żeby o to, żeby w pewien sposób wyrównać do tego poziomu i zniżyć się mniej więcej o metr, czy nawet może mniej od tego poziomu, na którym jest obecna stacja pasażerska. Więc to ukształtowanie terenu pod wieloma względami można powiedzieć, że sprzyja. Bo znowu potem po drugiej stronie ta linia kolejowa, tu oczywiście jest pokazany tylko fragment miasta, centrum miasta. Natomiast ta linia kolejowa potem przechodzi jeszcze nad Dolną Drwęcy, gdzie też jest niżej niż na ulicy Drwęckiej. Więc to nie jest tak, że ta linia kolejowa jakby jest na jednej niwelecie przez całe miasto przechodzi. Ja oczywiście nie powiem dokładnie jak to, nie jestem w stanie, nie jestem inżynierem projektującym linie kolejowe, żeby powiedzieć w jaki sposób to powinno być zaprojektowane w kontekście właśnie niweleczy tej linii kolejowej. Natomiast jakby te dane, które były dla mnie dostępne, wskazywały na to, że taka możliwość jest. Panie dyrektorze, czy są jakieś jeszcze plany kolei, że ewentualnie ta linia kolejowa od Torunia gdzieś na wschód będzie jakieś tam łączenie transgraniczne, jakieś inne, czy takich planów znaleźć, bo gdzieś się obiło, że w stronę wschodu właśnie ten odcinek miał być kiedyś i wtedy... Nie, żeby jakiś zmienił się status linii, natomiast są zamierzenia w tej chwili, żeby na tej linii zrobić rewitalizację. Nie będzie to rewitalizacja w pełnym zakresie, ale będzie to częściowa rewitalizacja.
Głównym założeniem jest to, żeby prędkość na tej linii osiągnąć 120 km na godzinę. Obecnie obowiązuje 100 na godzinę i żeby taka prędkość była, to się bezpośrednio przełoży na czas jazdy pociągu. To jest główna idea tego, tej retencji. A to, co Pan tu pytali, koledzy, właśnie ten system, rozwiązanie, no to już odchodząc jakby od tej koncepcji, na razie tego otwierania, zamykania, czy jest takie coś możliwe uzbrojeniu technicznym jakimś wielkim? Proszę Państwa, ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Z czego wynikają te przepisy, a konkretnie czasy zamknięcia rogatki? Proszę Państwa, tutaj może niektórzy wyścigi, ale niestety jest to wina kierowcy. Państwa, proszę zaobserwować, jak zachowuje się kierowca, który podjeżdża do przejazdu. W momencie, kiedy na przykład czy zaczyna dzwonić sygnał, kiedy zaczyna się palić światło, kiedy albo zaczyna się opuszczać rogatka. Proszę Państwa, to tak jak na skrzyżowaniu z światłem pomarańczowym. To jest sygnał do dodania gazu. I przez to osoba, która steruje takim przejazdem, no niestety musi mieć czas na takich knąglnych kierowców. I to jest system bezpieczeństwa. Niestety ten system bezpieczeństwa jest dużo większy niż komuś się wydaje. Przez to te czasy zamykania są takie, jakie są. Jedno zdanie, pan Dworczyk, proszę pana. No, naprawdę to jest szczególnie niepoważne. To właśnie kierowca, wiedząc o tym, że będzie stał minutę, to nie zrobi tak jak pan. Nie będzie na pana wyjścia. Właśnie dlatego tak jeżdżą, bo tylko, że będą stali 8-10 minut. Wie pan, na co najdłużej czekamy? Nie na pociąg rejsowy, który może zwolnić przecież, mówię, prędkością manewrową, jest mały, bo ja wiem, zaraz pracuje 300 metrów na wyhamowanie. Proszę pana, nad rezyny. Ale Czarku, nie można. Zaprosiliśmy gościa, ale nie. No dobrze, ale pytam, ale dlaczego ale średnio się nie czekamy na jakąś drezynę? Na drezynę. Ona nie może wjechać, zatrzyma się, może zapnąć przejazd i przyjedzie przez minutę? Nie, czekamy średnio 7 minut na drezynę. Nie, ale dobrze. Właśnie tego typu emocje za to, że mamy te tory w mieście. Zwróćcie Państwo uwagę, naprawdę do godziny 15 i momentem teraz panu się głosu, jest strasznie dużo właśnie tych konfliktów. Takim no też problemem, który być może nie dotyczy tego centrum. Zwróćcie Państwo uwagę, ile ostatnio jest wypadków różnych, samobójczych, wypadków kolejowych, czy ulicy Mazurskiej i Demokracji. To są różne dodatkowe problemy, które nam oczywiście ta kolej tutaj buduje. Nie w sensie instytucji, tylko w tej linii kolejowej. Wieszku, to mogą skakać do tunelu. Po to się tych spotkaniach wtedy zacząć dyskusję na temat tego, że taka estakada pojedyncza, o której się ciągle właśnie od lat 40. Mówi, niczego nie załatwi. Że chodzi o to, żeby nadać tą miastu nową jakość, również urbanistyczną, społeczną. I to jest cel. Natomiast właśnie spowodowanie jakiejś zmiany przebiegu tej linii kolejowej jest środkiem do osiągnięcia tego celu. I jakby na tym się skupmy i poszukujmy sojuszników do tego, żeby można było to przeprowadzić. Mamy swojego człowieka podobno w tej chwili w dyrekcji w Warszawie kolejowej. Może trzeba na niego uderzyć i po prostu z nim rozmawiać. Nie wiem. Bardzo proszę. Ale my musimy wiedzieć, co chcemy, jakie rozwiązanie podać i szukać pieniędzy. Ja chciałem z tym wszystkim powiedzieć coś pozytywnego, także mi się bardzo ta koncepcja podoba, bo ja już jakby patrząc na projekty wyłożę tych projektów, tak wiaduktu, to też uważałem, że generalnie to nie ma sensu i ta koncepcja i to rozwiązanie mi się akurat tunelu bardzo podoba, a tutaj tylko słychać głosy negatywne i generalnie słychać tylko głosy ludzi, którzy chcą coś ugrać, a nie wiem, a nie na tym to rzecz polega, bo ja przyszedłem ze względu na to spotkanie, ze względu, że to było spotkanie o tunelu, tak? I dlatego to jest jedna z koncepcji, a generalnie tych koncepcji może być ze 20, tak jak teraz w Olsztynie jest 20 koncepcji na hale Urani, tak? Jedną koncepcję można wybrać, tak? Ja nie mówię, że to musi być koncepcja z budowaniem nowego dworca, tylko inna, tak? Tylko chodzi mi o samo rozwiązanie tunelu. Jest to naprawdę bardzo, no, super sprawa, tak? Bo miasto zyskuje naprawdę duże tereny, tak? Bo tory znikają i równie dobrze może tam powstać zieleń albo cokolwiek innego, tak? I
Uważam, że to jest bardzo fajna sprawa. Jeszcze chciałem powiedzieć co do PKP, bo wszyscy narzekają na PKP, ale wystarczy wejść na przykład na stronę zamówienia PKP, to jest tam, nie wiem, około 600 ogłoszeń archiwalnych w przeciągu od 2013 roku. I kolej w tych czasach, gdzie są też pieniądze z Unii, bardzo dużo jakby projektów teraz wprowadza w życie. I myślę, że to jest jedyny czas, tak, bo są te pieniądze do 2023 roku, gdzie jest jedyny czas, żeby cokolwiek zrobić, tak? Dziękuję bardzo. Ja chciałabym poprzeć tego młodego człowieka, bo też mi się bardzo podoba ten pomysł z tunelem. Jest to rozwiązanie, powiedziałabym, dla nas na razie takie trochę fantastyczne, ale uważam, że jest dla Ostrudy bezcenne. Dlatego, że tak jak powiedział ten młody człowiek, również Ostróda zyskuje trochę ziemi, trochę terenów, trochę obszaru. Ale mnie interesuje jedna rzecz. Chciałabym do architektów tutaj skierować moje pytanie. Czy Państwo, projektując ten wariant z tunelem, w ogóle rozmawialiście z ludźmi o stronę geologicznej? Bardzo mnie to interesuje, ponieważ mieszkam na osiedlu Plebiscytowym. Każdego ranka jadę do Ostródy, do miasta i widzę, jakie dziesiątki samochodów z piachem zasypują bagna. One zasypują rano, a kiedy na drugi dzień jadę, znowu są zasypywane tymi samymi ciężarówkami ogromnych do nasz piach. Więc moje jest pytanie takie bardzo prozaiczne. Czy w jakikolwiek sposób, na etapie wstępnym projektowania tego tunelu, rozmawialiście Państwo z geologami na temat struktury tego odcinka, który ma ewentualnie być przebudowany, gdzie Ostróda ma na tym zyskać? Na tym etapie koncepcyjnym? Tak, tak. Na tym etapie koncepcyjnym. Czy Państwo w ogóle rozmawialiście z geologami? Nie, jeszcze nie było takich. To nie jest ten etap po prostu. Właśnie, bo akurat ta linia nasza kolejowa będzie się walczy. Tak, na takim terenie można budować budowę inżynieryjną. Także nie ma problemu. Warszawa ma bardzo niskie warunki gruntowe i hektar udało się przeprowadzić mimo kurzawki tak zwanej. To jest bardzo niestabilny grunt. Pewnie gorsze niż bardzo. Jedna stacja w międzyczasie zalała. Jedna stacja właśnie uległa zalaniu, ale dało się to opanować, ponieważ dzisiaj techniczne możliwości są ogromne. Także tutaj w moim przekonaniu będziemy tego patrzeć. Tak bym powiedziała. Tutaj raczej należy myśleć o dobieraniu technologii do rozwiązania niż zastanawianiu się, czy to naprawdę. Tak jak mówię, są technologie, które są stworzone nawet po prostu do budowania budynków na trudnych warunkach gruntowych, które można do budowania tego budynku. Miasta się nad miocami. Panie, kanał drogowy jest postanowiony na mam. Ale na jedno warto zwrócić uwagę, to co tutaj pani powiedziała, to jest bardzo złe zjawisko. Proszę państwa, zasypywanie z rdzy jest bardzo złym zjawiskiem, bo to jest w ogóle problem, który powoduje podnoszenie się poziomu wód gruntowych. Proszę Państwa, dlaczego na przykład ciągle nam zalewa przejście z ulicy 11 listopada na Zboże? No dlaczego to jest? Dlatego, że w miejscu, gdzie w tej chwili znajduje się targowisko, zasypano ten naturalny bufor odbierania nadmiaru wody. To jest ten problem. Więc to też jest niestety bardzo niedobre i doraźne działanie, które powoduje również dwie negatywne rzeczy. Podnosi nam się poziom wód gruntowych i niszczy się naturalne bogactwo miasta, jakie są błonia drwęckie. To jest coś, co jest kapitalne, co powinno się chronić, co się powinno wykorzystywać do tworzenia parków naturalnych na pomostach, co powinno być przedłużenie właśnie tego dworca, otwarcie miasta w kierunku wschodnim, tę strefę, która jest jedną z najpiękniejszych stref krajobrazowych, panoramicznych dla miasta. Więc to też są właśnie, że to jest właśnie to, o czym tutaj mówił pan Leszek Wiśniewski, że nie jest możliwe zrealizowanie KOKS-o, bo powstały różnego rodzaju obiekty punktowe, które blokują. W tej chwili robi się różne właśnie takie rzeczy, nie myśląc o tym, że zasypanie tych właśnie bagien, w cudzysłowie, czy też innych stref spowoduje daleko idące konsekwencje, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie przyjąć. A to jest obszar Natura 2000? Tak jest. Bardzo proszę panie. Ja chciałbym się zapytać, bo sama koncepcja i pomysł, żeby oddać część miasta mieszkańcom,
jest absolutnie fenomenalną rzeczą, tylko ciągle, znaczy nie zauważyłem, bo nie widziałem wszystkich projektów. Skupiamy się dzisiaj, no bo tematem też jest ten tunel, tak, to przejście i pozbycie się trochę tej kolei. Ale czy państwo w swoich koncepcjach mają takie projekty, które nie bazują na pozbyciu się kolei, ale próbują w jakiś sposób odzyskać z miasta to, co się da odzyskać i w jakiś sposób spróbować przebudować to miasto na dzień dzisiejszy w taki sposób, żeby ono się stało bardziej dostępne dla mieszkańców, ale też bardziej otwarte i generalnie powodowało, że te wszystkie rzeczy, o których państwo mówią w tych projektach, żeby one były zrealizowane, ale przy wykorzystaniu tego, co mamy w tej chwili i w jakiś sposób, żeby to połączyć. Wszystkie pozostałe projekty, tak? Łącznie z tymi, które są eksponowane przed wejściem, to pokazują. Te niewielkie fragmenty miasta, które można inaczej troszkę urządzić. Właśnie pod kątem ich czytelności przestrzennej, użytkowania przez mieszkańców, pewnej jakości przestrzeni miejskiej, ciągłości przestrzeni publicznej. To były nasze zadania i te projekty mają to w sobie. Nie zauważyłem problemu przejścia ruchu pierwszego pomiędzy jedną stroną miasta a drugą stroną. Wyższą stroną. Ruch pierwszy. To zależy od miejsca, tak? No, tam gdzie są ulice, tam gdzie są ulice i spadek na to pozwala, no to po prostu będą ulicy zachodnie. Tam gdzie ten spadek jest za duży, to niestety rozwiązanie jest zdecydowanie. Tutaj na tym placu sprowadzono jeszcze takie rozwiązanie z pochylnią, a niestety w tej ulicy wysokości zajmuje bardzo dużo miejsca. Znaczy, tu jest niestety, nasz problem jest taki, że spadek jest na krótkim odcinku i tu jest taka, od tego placu odchodzi taka uliczka, która spokojnie, aż ona tutaj akurat ma wysuwane schody, ale równie dobrze można się zastanowić nad tym ukształtowaniem takim, żeby była po prostu po odpowiednim wsparciu, żeby dało się z nią schodzić, ale jedyne rozwiązanie, żeby przez ten spadek móc go pokonać w inny sposób niż schodami, to jest w jakiś sposób ukośny, bo po prostu na wprost jest zbyt duży. Jeszcze chciałem zauważyć. To jest koncepcja, prawda? Ale jest to tak, jak pan że zwracał uwagę. Pan Wiesło, bardzo proszę. Pan Wiesło, bardzo proszę. Drodzy Państwo, cieszy mnie, że zadajecie pytania bardzo szczegółowe na etapie koncepcji, ale tak koledze wspomogę. Pamiętam pierwsze plany Łodzi, 62 rok, jeszcze gdzieś tam w bibliotece w piwnicy mam koncepcję rozwiązania rekwini przejścia wschód-północ, północ-zachód, koncepcję, co tu dużo gadać, metra w Łodzi. Takie koncepcje są, ale proszę Państwa, pierwsze pytanie, jakie ciśnie się na usta, to do włodarzy miasta. Czy mamy plan zagospodarowania terenu miasta i okolic? Jeżeli mamy, plany są plany zaznaczone. Jeżeli mamy, to również pod te plany powinny być podpięte tego typu koncepcje. I dziwi mnie, że rozmawiamy wszyscy tutaj i Państwo ekscytujecie się jakimiś takimi spięciami, gdzie powinny już funkcjonować koordynaty pomiędzy poszczególnymi, że tak powiem, użytkownikami i twórcami tego typu rzeczy. Jeżeli tych koncepcji jest kilka, to proszę sobie teraz przypomnieć. 62 rok, mamy 2016, Łódź realizuje dopiero. A więc tych koncepcji jeszcze będzie kilka, albo kilkanaście, albo więcej, ale wszystkie muszą być spójne i muszą być skoordynowane zarówno z PKP, z urbanistyką, z przewietrzaniem miasta, z placami, te, którymi są, z koncepcją powiązania tych wszystkich placy, przejścia,
czego też tutaj może nie wszyscy zauważyli, ze Stawówki na to nowe miasto. To wszystko musi potrwać w czasie i to muszą zrobić po prostu zwyczajnie ludzie. Trzeba wypracować całą strukturę geologiczną miasta w bardzo szerokim zakresie. Tak? I to jest bardzo olbrzymia praca, także nie spodziewajcie się Państwo, że to i już. To się nie da. Ale sam pomysł, samo podejście, o którym dzisiaj rozmawiamy, to bardzo dobrze, bo coś zaczęliśmy. A jeżeli zaczęliśmy, to i kiedyś skończymy. Może nie jutro, może nie za 10 lat, ale może w końcu przypomni się włodarzu miasta, że warto pomyśleć do przodu. Lat kilka lub kilkanaście. I wtedy dopiero będziemy mogli cośkolwiek zrobić. Dopóki włodarze naszych miast będą się tylko spierali, będą rozmawiali, nie mamy pieniędzy, nie mamy tego, nie mamy takie, mamy takie problemy tysiące, a nie będzie woli do tego, żeby zacząć, to nie zaczniemy nigdy. Tych planów pułkowników będziemy mieli tak jak ja. Panie, znaczy wola to chyba zawsze jest, może nieraz ukryta. Czasem bardziej brakuje chyba odwagi. To też. Brakuje też umiejętności współpracy, czyli tego logistycznego ułożenia wszystkich partnerów, żeby wszystkich chciało się chcieć. Bardzo proszę Panie. Ja ubolewam i przyznaję Panu rację, bo od pewnego momentu jak taki boom, że tak powiem przedsiębiorczości, no to wiecie Państwo, rządził rynek deweloperów i tych, i wielkich sieci handlowych. No i jak my wyglądamy z lotu ptaka? Jesteśmy jedną wielką, już nie będę nazywał sieci handlowych jakich, i to w środku miasta, i ta przestrzeń została wykluczona. I tu jest, i nie ukrywam, że no, przyznaję się też, bo od wielu lat jestem w samorządzie, że plan się nie zmienia na okrągło i wciąż, bo ktoś potrzebuje. To powinno być ten plan i on jest już pewną świętością. Gdyby był urbanista, byłoby to inaczej, a u nas no, mamy z szacunkiem pełnym, bo stać nas na geodetów czy kogoś, nie? Prawda? I to te, ja umownie nazywam, kreski się stawia, że później ciężko to odwrócić. Chciałoby się powiedzieć święte słowa, dlatego że plan miejscowy to jest prawo miejscowe. Tak. W związku z tym to, co zapisujemy w planach miejscowych, to jest naszym prawem. Dlatego plany miejscowe muszą być dyskutowane, muszą uzyskać uzgodnienie także z Państwa strony. Jeśli coś jest trudnego czy niezrozumiałego, to trzeba wyjaśniać. Ale właśnie tego typu wizje, bardzo śmiałe, muszą być wcześniej dyskutowane, muszą wejść jakby do świadomości. My musimy się z tym pogodzić, bo jest to coś nowego, prawda? Mnie uczono, ja to już Państwo, którzy wcześniej byli na spotkaniu, ja już to mówiłam, że mnie uczono w Rzymie, że jeżeli chce się zrealizować coś wyjątkowego, coś, co czemu nadać trzeba jakiś kierunek, to trzeba wyjść troszkę poza to pudełko, w którym się siedzi, out of the box. Czyli spojrzeć na sprawy nie z pozycji siebie, który jest od lat w tym miejscu, tylko z pozycji kogoś, kto jest na zewnątrz. Na pewno nie ma lepszej ekipy, jak właśnie ekipa architektów, urbanistów, która patrzy na miasto z różnych punktów widzenia, z punktu widzenia ochrony dziedzictwa, z punktu widzenia rozwiązań komunikacyjnych, drogowych, innych. No, jest tutaj przecież wiele spraw. Także drogi wodne, tutaj Pan wspomniał, one są tutaj także niezwykle ważną wartością miasta. Jeśli tym Państwo nie zajmą w odpowiednim czasie, to inne miasta Was dystansują. I stracicie tę szansę, prawda, bycia w oku tego fantastycznego cyklonu, który przynosi zyski. To jest też ważne. Taki dworzec w tym miejscu, zintegrowany, rodzaj węzła, prawda, zintegrowanego, gdzie jest nie tylko dworzec kolejowy, dworzec autobusowy i handel, to jest dzisiaj to, co się robi wszędzie na świecie, bo przecież ten handel daje korzyści, prawda, z wynajętych powierzchni i tak dalej, nie muszę tego tłumaczyć, prawda. Tu potrzebny jest dobry menadżer, który takim zespołem zarządza. Dzisiaj każdy dworzec kolejowy to jest żyła złota, dlatego że jest centrum miasta, a każdy człowiek chce podróżować bardzo wygodnie. Nie chce
chce jeździć taksówkami pomiędzy lotniskami oddalonymi o 60 km, tylko chce wysiąść w centrum miasta, spędzić w nim nawet chwilę, jeśli ma czas do przesiadki, jechać dalej. I to musi uwzględniać właśnie dworzec kolejowy różnymi atrakcjami, także handlowymi. Dlaczego Kraków ma galerię handlową, prawda, nasadzoną na dworzec, dzisiaj już w pełni otwartą, więc widzimy, co to jest. Kiedyś było to bardzo trudne do jakby zniesienia. Galeria handlowa przerosła dworzec, to też jest. Wyważenie tych spraw jest bardzo ważne i czasem niezwykle trudne, bo pieniądz tutaj zawsze jest na pierwszym planie. Niekoniecznie słusznie. Ale to są właśnie te sprawy, które trzeba przewidywać, więc tu jeszcze trzeba przewidywać ten fantastyczny układ wodny, kanałów, wyjście kanału, który ma być na liście światowego dziedzictwa. Tutaj pan powiedział, że rozpatrujemy też w dużej skali kontekst miasta. Toruń, prawda, miasto na liście światowego dziedzictwa. No jeśli przyjeżdżają do nas, jeśli coś generuje tak zwany światowy, globalny ruch turystyczny, to właśnie wpis na listę światowego dziedzictwa. Dzisiaj Toruń często jest z tego powodu ogromne, ogromne zyski. Ale jeśli właśnie deweloperzy chcieli zagospodarować teren wokół Starego Miasta, który jest taką tak zwaną strefą buforową UNESCO, ja się tym też zajmuję, będąc wiceprezydentem Komitetu Międzynarodowego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Miast. Piszę też takie ewaluacje dotyczące wpisów na listę światowego dziedzictwa. Jeśli deweloper chciał się w tej strefie umieścić, to właśnie powiedziałam włodarzom miasta, jeśli się zgodzicie, skreślacie Toruń z listy światowego dziedzictwa. I Toruń podziękował. Więc to jest ogromny walor, ta lista światowego dziedzictwa i kontekst. I państwo jesteście w tym kontekście bardzo blisko, prawda, kanały, które ten Elbląski, który zaraz będzie wpisany, mam nadzieję, na listę, też Toruń, też inne środowiska. Kraków ma tych miejsc światowego dziedzictwa multum, stąd dzisiaj no, regionalnie, czy w tej metropolitalnej strefie Krakowa, no, jest tych atrakcji ogromnie dużo. Tam warto budować lotniska w związku z tym, prawda? Bo jest dla kogo? Ruch globalny, turystyczny jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem. Tutaj ta część Polski, wszyscy wiemy, że to jest najpiękniejsza część Polski, prawda? Krajobrazowo, klimatycznie. O to musimy bardzo, bardzo dbać, prawda? Więc tutaj obszary Natura 2000, ta Dolina Drwęce, o której wspomniał pan Norbert. No to są te wartości, na które musimy zwracać uwagę. Nie można zasypywać, prawda, tych bagien, bo one tworzą ten wyjątkowy krajobraz miejsca też. No, jest wiele różnych elementów, które da się jakby zwaloryzować, tylko patrząc w tej globalnej skali. Jeszcze słówko do tego planowania przestrzennego. My jesteśmy miastem prawie już zamkniętym na 14 km kwadratowych, jest nas 33 tysiące, prawie 35, dużo. I teraz mamy ostatnie wolne tereny powojskowe. I szanowni państwo, przecież to powinien być uchwalony plan i sprzedawanie, a nie sprzedano podziały i my mamy się dostosować. No to rzeczywiście, tak jak pani profesor mówi, nic nie osiągniemy, bo te wolne przestrzenie są już podzielone i pewno będą czteropiętrowe czy sześciopiętrowe. Lokalizacja, to co mogę, warto zwracać uwagę na to, co się lokalizuje w mieście. Ja wcześniej pokazałem graf z miastem ogrodem i też nieprzypadkowo go pokazałem, ponieważ Howard, kiedy tworzył tą koncepcję, on wyliczył, że to miasto powinno mieć to około 30-40 tysięcy mieszkańców, ponieważ uznał, że to jest wielkość wystarczająca do tego, żeby jakby zasoby ekonomiczne mieszkańców pozwalały na autonomiczne funkcjonowanie takiego miasta względem innych ośrodków. Czyli że nie jest to miasto zależne od innych, tylko jest względnie autonomiczne. On tam założył też szereg funkcji takich kulturalnych, jak sala koncertowa, teatr i tak dalej. Tymczasem to jest z panem doktorem, państwo powiedzieli, że Wiktor Gruen, który projektował, tak narzekamy na te galerie handlowe. Wiktor Gruen, architekt, który projektował pierwsze galerie handlowe w Stanach Zjednoczonych, to było w latach 60., czyli już jakiś czas temu,
projektował je dlatego, że w Stanach Zjednoczonych miasta nie miały takich centrów jak miasta europejskie. On się wzorował na starych centrach miast europejskich. Generalnie centrum handlowe to jest taki, że tak powiem, no, kopia miasta wręcz średniowiecznego europejskiego, tylko że pod dachem. I można próbować robić dokładnie to samo, tylko bez dachu i bez dewelopera, który ma wszystko pod jedną ręką, tylko z miastem. Ale do tego właśnie potrzebny jest dobry plan, bo Struga w zasadzie cały czas jeszcze może coś takiego zrobić. Ten plan, który jest tutaj pokazany, no, to stare miasto ze względu na to, jak zostało przekształcone powołanie, trochę jest nie do ratowania. Natomiast cała idea tego planu jest taka, że jeżeli mamy to życie miejskie w tym górnym mieście, czy nowym mieście, jak Państwo będą je na to nazywać, żeby tymi wszystkimi przestrzeniami publicznymi, tymi nowymi budynkami, żeby to życie zaczęło się tak powoli zbliżać z powrotem do tego starego miasta, aż w końcu po prostu je wciągnie. Na pewno to jest, bo na początku mamy wielki plan, a potem politykę małych kroczków, tak? Więc tylko, żebyśmy się nie kręcili w kółko, to trzeba właśnie najpierw mieć ten plan, żeby nie skierować. Bardzo proszę, radny liberacji. Ja jeszcze dwa zdania tylko chciałem powiedzieć. Cieszy mnie to, że pan podjął w ogóle temat budowy tego tunelu, bo parę lat temu, kiedy była cały czas koncepcja wiaduktu, jak zaproponowałem na sali, że może by tunel zbudować, to sala wybuchła śmiechem. Nikt się nigdy nie śmieje. Pan bardzo ładną koncepcję. Jest to nasze drugie spotkanie już, czyli że jak gdyby haczyk chwycił i myślę, że jest to świetna koncepcja. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to może po latach również uda się to rozwiązać, ale sam pomysł jest świetny i gratuluję. A ponieważ jest to nasze drugie spotkanie, mam pamiątkę dla pani profesor z pierwszego. A dziękuję bardzo. Panie doktorze, będziemy powoli już zmierzać do finału, tak? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję na czas. Proszę Państwa, możemy jeszcze chwilę podyskutować. Natomiast tutaj pan burmistrz chciałby zabrać głos. Tak. Szanowni Państwo, Panie Profesor, Panie Doktorze, Panie Inżynierze, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, rzeczywiście myślę, że to jest początek dyskusji, myślę spokojnej, takiej wśród mieszkańców, żebyśmy wspólnie chcieli podczas takiej debaty publicznej dojść do jakiegoś wniosku, a my jako odpowiedzialni za to, jak to miasto ma wyglądać, będziemy to kontynuować. Ja sobie, że tak powiem, chcę przekazać na ręce pana inżyniera Leszka Wiśniewskiego takie wyróżnienie, bo obejrzeliśmy te wszystkie rozwiązania i to nam się najbardziej spodobało, ale to, co wspomniałem na początku, z tego względu, że to już obrosło wielką, długą brodą, siwą, te rozwiązania wszystkie. Pani profesor, bardzo też dziękuję, że chciała pani przyjechać ze studentami, że chciała się pani obudą zająć. I mówię to wszystko, że tak powiem, z inspiracji pana doktora Wiesława Skrobota. Także ja przekazuję tę prawdą, która trochę mi się tam... Dziękuję pani profesorze. Myślę, że no, musimy coś tym pokoleniom zostawić przestrzeń taką piękniejszą. Ja mam też. Od podstaw, gdybyśmy budowali, to łatwo, prawda? A my tutaj zastali. Dziękuję bardzo. Pan doktor zaśmiał, że gdyby się udało to zrealizować, to byłby to pierwszy przypadek w Polsce, kiedy Polacy by pora pokazać coś pomiędzy. Tak. Bardzo proszę, bo jest to naprawdę takie nasze drugie spotkanie wobec tych projektów, ale no, im więcej głosów, tym więcej zamętów w głowie. A takie zamęty powstają po prostu ciekawe myśli, też zachęca do tego, że tutaj kieruje dalej. Bardzo proszę, panie profesorze. Ja mam dla siebie pewien pomysł jeszcze, jeden. To może byśmy kiedyś, Wieśku, słyszysz mnie? Tak, tak. To może byśmy kiedyś zorganizowali spotkanie ze społecznością miejską, tak żeby nam młodarze miasta przedstawili koncepcję swoją. Jak będzie wyglądała Ostróda po zakończeniu tych wszystkich prac drogowych? Znaczy ja myślę, że co się zmieni, bo to warto wiedzieć. W ogóle na tej inicjatywą mieszkańców, wydaje mi się, że
kontakt ten taki właśnie oddolny. Proszę Państwa, powiedzmy sobie jedną rzecz. W tej chwili mamy uchwalony i już lokalny program rewitalizacji. Dlaczego ja o tym mówię? To jest jeden z dokumentów strategicznych. Ja mówię o tym dlatego, że aczkolwiek no to w różnych bólach i w ciężkich problemach ogólnopolskich wychodzi na powierzchnię, ale bardzo ważnym elementem w ogóle mowy tych programów rewitalizacji jest partycypacja społeczna. Partycypacja społeczna polega na tym, że radny tutaj w kierunku Jacka Piecha to też kieruje, że to uspołecznienie, żeby połączenie tego miasta ponad tymi torami właśnie powinno wynikać z realizacji projektów rewitalizacyjnych, które łamią ten właśnie kontekst, ten szablon myślenia o mieście, o strunę jako o mieście podzielonym torami. Wszystko zależy też od tego, jaką strategię władze miasta przyjmą, w jakim kierunku pójdzie konstruowanie projektów rewitalizacyjnych, aby właśnie to myślenie, ten szablon przełamał. I drogą do tego właśnie jest partycypacja społeczna, polegająca na aktywności społecznej, na aktywności was wszystkich, tak? Na tym, żeby nie były to chaotyczne i kłócące się ze sobą dyskusje, tylko harmonijna współpraca nastawiona na silne lobbowanie za określonymi rozwiązaniami zmiany społecznej w mieście opartej w dokumencie, jakim jest uchwalony okazji do rewitalizacji. Także warto o tym też pamiętać w kontekście tego, co tu mamy. Dyskusja, ale nie pusta dyskusja, nie po to rozmawiać, żeby rozmawiać, tylko żeby wywołać pewnego rodzaju energię, synergię, która spowoduje, że kolej, że samorząd województwa, że władze miasta, państwo w końcu siądą przy jednym stole i spowodują to, że nie będziemy potem za kilka lat wspominać, że takie fajne pomysły były, tylko że te 7 lat tego nowego okresu finansowania, który już trwa, wykorzystamy do zbudowania pewnego mechanizmu. Bo z tych liczb, wiadomo, że pieniędzy nie zagarnie się jedno, ale zbudujemy taki mechanizm, który da nam kapitał do tego, żebyśmy to miasto właśnie przekształcili. Żeby te tory przestały być tym przekleństwem i tą właśnie taką jednym, które trudnia nam wszystkim. Bardzo proszę, pan marszałek. Jedno słowo, proszę państwa. Bardzo dobrze, że jest dyskusja, bardzo dobrze, że pani profesor, zespół studentów, praktycznie już absolwentów, można powiedzieć, na bazie dyplomowej podejmujecie taki temat i to w wymiarze nowoczesnym, innym, prawda, nie tym starym, gdzie było myślenie tylko o wiadukcie, gdzie praktycznie już teraz wiemy, że przy tej urbanistyce to trudno sobie wyobrazić gdzie i jak. I myślę, że to, co tutaj wiele prawd takich padło, no nie da się w rok, w dwa, w trzy, tu musimy myśleć o dziesięcioleciach. Piłka jest w tym momencie, powiem takim żargonem, po stronie samorządu miasta, bo oczywiście nie ma tych milionów nawet i na tą chwilę 50, a to dopiero mówić 300, no ale z pewnością 200-300 tysięcy znajdzie się na wypracowanie koncepcji takiej bardziej szczegółowej, myślę tutaj prawie, że o planie funkcjonalno-użytkowym, o inwentaryzacji, bo rezerwację terenu pewnie widać, trzeba zrobić inwentaryzację własnościową działek, policzyć koszty, które będą wynikały z wykupu bądź nawet no, zburzenia tego, co jest w infrastrukturze, więc z pewnością będą one większe, ale żeby podchodzić do tego tematu realistycznie, to inaczej się nie da. No, po prostu trzeba ocenić stan rzeczy, przygotować łącznie z geologią i to wymaga jakichś nazwę to setek tysięcy złotych, a na to warto pieniądze wyłożyć, bo przecież to jest przyszłość na wielolecia. Sprawa pieniędzy w regionie. No niestety muszę tutaj powiedzieć, w regionalnym programie operacyjnym nie ma takich możliwości, żeby zasilić no, tego typu inwestycje. Ona była w wymiarze wiaduktowym zgłaszana do kontraktu terytorialnego, natomiast przepadło to na takim etapie, gdzie potrzebna była szczegółowa dokumentacja i praktycznie
wiemy, że i Ostróda, i Ława taką sytuację tutaj przedstawiała. Miasto bardzo ważne w regionie, czwarte miasto w regionie, to jest Olsztyn, Elbląg, Ełk i Ostróda pod względem i ludnościowym, ale i pod względem też znakomitego położenia. I myślę, że bardzo dobrze się dzieje aktualnie, gdzie jest budowany program funkcjonalno-użytkowy dla regionu ostródzko-iławskiego. To jest za pieniądze norweskie, gdzie miasto, gmina, norweskie, tak? Norweskie, obszar funkcjonalny. Tak, gdzie miasto, gmina, Iława, Miłomły, okoliczne po prostu samorządy wreszcie po latach razem usiadły do stołu i szeroką koncepcję rozpoczęły budować plany szczegółowego zagospodarowania, bo to jest naprawdę doskonały czas i szansa dla głównie tutaj można powiedzieć dla miasta Ostróda, bo to co się dzieje z jednej i z drugiej strony w sensie budowy dróg tego węzła, to jest praktycznie naturalne tereny inwestycyjne rozwojowe pod przyszłe i zakłady pracy i formy usług, tego potrzeba jest. To miasto z gminą stanowi ponad 50 tysięcy mieszkańców, więc tych miejsc pracy trzeba naprawdę jeszcze sporo. Ale to jest taki czas, gdzie trzeba planować, nawet zastanowić się nad uwłaszczeniem terenów, żeby inwestorów ściągać. Miłomyn na przykład idzie w kierunku uzdrowiska i to też jest bardzo dobra sytuacja. I Ława jest bardziej otwarta, bo wcześniej wyszła na zewnątrz rozbudową węzłami, ale w sumie teren, taki subregion tych Mazur Zachodnich, ja poznałem od paru tu 3-4 lat tą część poza Olsztynem, to tutaj jest zachód. To tutaj jest zachód, bo jak się w piękne tereny poza wielkimi jeziorami rusza, to są lasy, pastwiska, lasy, drogi i Gołda. I Olecko, i jakaś osada leśnicza. I tam naprawdę jest no, po prostu pięknie, ale gospodarczo nie da się porównać tutaj tego zachodu, który mamy w obszarze Ostródy i Ławy okolic. Także no, trzeba, tak jak burmistrz tutaj słusznie zauważył, koncepcyjnie podejść do tematu. Kolej będzie bardzo dużo inwestowała, ja wiem jakie są plany. Natomiast nie można pogrążać kolei, bo ja tu z burmistrzem dyskutowałem, trzeba zrobić taką symulację, ile osób dojeżdża z Ostródy do pracy, do Iławy, do Olsztyna. Podejrzewam, że to są setki ludzi. Towarowość też, przecież to też jest gospodarka. Tutaj jeżeli coś jest wyprodukowane, trzeba wywieźć albo towary przywieźć, żeby kojarzyć. Także wespół razem, bardzo mocno, koncepcyjnie na lata, ale trzeba by było gdzieś myśleć, w budżecie znaleźć już parę, 10 tysięcy, a w nowym budżecie może 100, 200, 300, żeby na poważnie takie przygotowania poczynić, bo no nawet dzisiaj, jeżeli ktoś ma dom i tam ma iść tunel, no to proszę sobie wyobrazić, to nie jest szpec ustawa chyba, więc trzeba będzie zadośćuczynić, wyprowadzić, nie wiem, wykupić i tak dalej, i tak dalej. Także z księdzem też trzeba porozmawiać, bo jak to jest z kościoła, to żartuję oczywiście, ale to dla przykładu, że autentycznie z każdym. Także no pewnie też dalej drążyć kontrakt terytorialny z rządem, bo to jest ta edycja, będą następne, więc ze środków strukturalnych, które abyśmy w tej Unii byli, bo coś za dużo zaczynamy ostatnio narzekać, a przecież pamiętajmy, że w tym czasie do regionu ma wpłynąć 1 728 000 000 euro. Więc jak będziemy tak się mocno obrażać na Unię, to ona może nam docisnąć tak tą śrubę i po prostu kontrolując nasze projekty, coś tam nie skwalifikować na przykład i już będzie coraz gorzej. Także no, tylko należy dziękować za podjęcie tematu i konsolidację. Natomiast no, odpowiedzialność jest
tak jak suwerenność, no to jest miasto, tutaj nikt nikomu nie nakaże, czyli rada, burmistrz, dzielnice, mieszkańcy. Tylko żeby nam więcej samorządności dano, to nie bardzo, jesteśmy obwarowani tak przepisami, że... No, trochę, ale to jest jeszcze lepiej niż to, co się dzieje na przestrzeni rządowej. Tam jedna ustawa może zmienić wszystko, a w samorządzie tak się nie da, także jest jednak suwerenność duża. Także bardzo dziękuję. No, cieszę się, że byłem, bo przecież tutaj nocuję i mieszkam. Dziękuję. My dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję bardzo.